zakończyła się 7. edycja World Predator Classic. Startowało w niej 50 najlepszych teamów w Europie. Zajęliśmy 8. miejsce. Myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Oczekiwania były w tym roku właśnie, żeby znaleźć się w top 10. Od początku, od pierwszego dnia łowiliśmy w granicach tej dziesiątki. Drugi dzień był mocno w gazie, ale brakło konia i też zajęliśmy pozycję koło 10. miejsca. Trzeci dzień tak samo, pozycja koło 10. miejsca. Suma 8. miejsce w zawodach. Bardzo ciężkie zawody. Pierwszy dzień, ogromne wiatry, fale. Kto pływa po Holandii, wie co to znaczy. No, problemy mieliśmy z okoniami. W ogóle znikły w tym momencie, o tej porze roku, okonie. I wygrały teamy, które codziennie zaliczały te trzy właśnie okonie. I z tym zrobili ten wynik, bo w zasadzie z sandaczami nie było problemu. Szczupak raczej też. Wszystkie dobre teamy nie miały z tymi rybami problemu. Tak też my, ale okonie po prostu poznikały. Bardzo dużo na rybku jest. Ryby są bardzo napchane tymi małymi rybkami. No i było ciężko. To były naprawdę takie przypadkowe okonie, które gdzieś tam przez 7 godzin. Myśmy praktycznie codziennie łowili 7-6 godzin tylko konie. Biegaliśmy po dobrych metach, gdzie zawsze są, ale to konie kompletnie nie reagowały. Były tak najedzone. No nie chciały i było bardzo, bardzo ciężko. Suma summarum, 8. miejsce. Bardzo jestem zadowolony. No i słuchajcie, w przyszłym roku na pewno startuję i trzeba w końcu być na podium tych największych zawodów. Poziom jest mega mocny, naprawdę są mega, mega zawodnicy z dobrych państw, gdzie mają dobre wody, są w dobrym gazie, ale my się nie poddamy i w przyszłym roku chcemy im trochę bardziej namieszać na podium. Dziękuję oczywiście za wsparcie naszym sponsorom, firmie Garmin, Salmo i Fox Rage.